Proszę Państwa, druk 1599. Projekt procedowania w jednym czytaniu zgodnie z paragrafem uchwały według druku 1596 minął termin zgłaszania autopoprawek, a zgłaszanie poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do prowadzącej obrady. Zmiana uchwały Rady Miasta z dnia 12 czerwca 2013 w sprawie kierunków działania prezydenta w sprawie pozytywnego programu zmian w krakowskiej edukacji na lata 2013-2014 referuje pani Marta Patena. Bardzo proszę. Proszę tylko panią przewodniczącą, aby do protokołu zmieniła numer na 1595. Jeszcze raz, przepraszam. 1595. Tak, 1595. Tak, tak. Bo inaczej pani tak przeczytała. A zatem proszę państwa, bardzo proszę o rozpatrzenie tego projektu uchwały według druku o numerze 1595. Cały temat został przeczytany przez panią przewodniczącą, cały tytuł. 19 listopada Komisja Edukacji rozpatrywała jakby pierwsze, ale w tej chwili pasowałoby to nazwać takim wstępnym sprawozdaniem pana prezydenta z realizacji tej uchwały. I doszliśmy wszyscy do wniosku, że wobec uwag, jakie dotyczyły tego sprawozdania, że pewnie jest zbyt krótki okres sprawozdawczy. Dlatego powstała inicjatywa Komisji Edukacji właśnie, aby ten okres sprawozdawczy obejmował okresy półroczne i takie zmiany proponujemy państwu w uchwale pierwotnej. A zatem w paragrafie czwartym ustala się, że prezydent miasta Krakowa będzie co pół roku informował Radę Miasta Krakowa o działaniach podejmowanych w związku z niniejszą uchwałą. I dopracowujemy terminy, bo żeby było łatwiej współpracować z panem prezydentem i że do 31 stycznia za drugie półrocze poprzedniego roku kalendarzowego, czyli mniemamy, że do końca stycznia 2014 dostaniemy za całe pierwsze półrocze, za całe drugie półrocze 2013 roku sprawozdanie i do 31 lipca za pierwsze półrocze danego roku kalendarzowego. I przy okazji zmiany uchwały, zmiana jest także w paragrafie 5, ponieważ tam brakowało słowa w uchwale pierwotnej i paragraf 5 będzie brzmiał: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę państwa o poparcie tej uchwały. Dziękuję. Pani się zapyta go. Czy ktoś z państwa ma sprawę dotyczącą druku 1595? Widzę, że nie. Szanowni państwo, niniejszym zamykam sprawę procedowania druku 1595. Jeszcze wrócimy do pani dyrektor Dej się zgłosiła i za chwilę cię tu puszczę. Szanowni państwo, w związku z tym będzie głosowane w bloku głosowań według życzenia Rady.